Cześć, witam serdecznie wszystkich amaniterców, ale też tych, którzy z tematem amanitki stykają się po raz pierwszy. Dotrwaliście do tego momentu. Udało nam się przez te parę odcinki przebrnąć przez mnóstwo jakichś chemicznych zagadnień, co mogło was troszeczkę znużyć, za co bardzo serdecznie przepraszam, ale jest to mimo wszystko ważne. Jest to ważne, żeby uspokoić nieco nasze umysły. Dlatego, że sprawa amanity w naszej kulturze opieczętowana została dużym strachem i opieczętowana została bardzo dużą niewiedzą na temat tego grzybka. Tych, którzy oglądają ten odcinek jako pierwszy z całej serii, to oczywiście zachęcam do obejrzenia poprzednich odcinków, ale przypomnę tylko, że rozmawiamy o Amanicie muscarii, grzybie, który przez wiele tysięcy lat był uważany w bardzo wielu kulturach za grzyba świętego. Niektóre kultury czciły go wręcz jako Boga. W medycynie ludowej uważany był za grzyb leczniczy, za grzyb wspaniały, o wybitnym działaniu regeneracyjnym, antybakteryjnym. Grzyb, który leczył ślepotę okulistyczną, grzyb, który leczył różnego rodzaju upośledzenia nerwowe, które leczył bardzo ciężkie choroby bakteryjne. Grzyb, który zawsze był blisko człowieka, który sprzyjał człowiekowi. Znane jest oczywiście wykorzystanie, i z tego chyba jest znane najbardziej, znane jest wykorzystanie tego grzyba w kulturach, w których szamanizm był bardzo ważną, czy wręcz integralną częścią życia. No a w ciągu ostatnich lat przylgnęła do niego łatka grzyba śmiertelnie trującego. To bardzo niedobrze. I staramy się wszystko zrobić, żeby to w jakiś sposób odkłamać, gdyż jest to rzecz bardzo, bardzo niebezpieczna dla naszego życia i dla naszego zdrowia. Kiedy pisze się na przykład o kolejnych przypadkach zatrucia muchomorem sromotnikowym, bądź inaczej zielonkawym, a obok tego zamieszcza się zdjęcie amanitek. No, efekt tego jest taki, że ludzie idą do lasu, niszczą amanitki, a potem zbierają śmiertelnie trujące muchomory, myśląc, że to są gąski, bo po prostu zostali wprowadzeni w błąd. My takiego błędu nie popełniamy, my wiemy, że jest to grzyb jadalny. Oczywiście, że żeby był jadalny, trzeba go odpowiednio przygotować, ale to w zasadzie dotyczy każdego grzyba. Tak, rzeczywiście ten grzybek zawiera pewne substancje w sobie, które gdybyśmy zjedli go na surowo, mogłoby wprawić to nasz organizm w pewną konfuzję, ale przypominam, że dotyczy to w zasadzie wszystkich grzybów. Pieczarki mają w sobie na przykład tak dużo pochodnych hydrazyny, że zbyt duże zjedzenie ich w stanie surowym również mogłoby zaowocować bardzo poważnymi przeżyciami zdrowotno-sanitarnymi. Moi drodzy, w związku z tym, że wytrzymaliście już ze mną tyle odcinków, to dzisiaj nagroda. Dzisiaj pierwszy taki odcinek, który będzie takim odcinkiem naprawdę praktycznym, bo nauczymy się robić wspaniałą rzecz. Nauczymy się robić ambrozję.
Wiadomość, moi drodzy, jest dobra, jest taka, że aby zrobić ambrozję, nie potrzebujemy grzybów skuringowanych. To znaczy najlepiej, żeby one były skuringowane, ale ponieważ sama ilość tego wywaru czy substancji chemicznej pochodzącej z tego grzybka będzie absolutnie, zobaczycie zresztą sami, znikoma i niewielka, więc nie musimy tu tak bardzo dbać o ten czas leżakowania, który, przypominam, jest bardzo ważny w momencie, kiedy będziemy rozpoczynać naszą suplementację amanitką. O ile się ktoś na to zdecyduje. Dwa słowa jeszcze, moi drodzy, o samej suplementacji, do której, jak mniemam, niektórzy z Was się przygotowują. Pamiętajcie, że zawsze okres suplementacji amanitą jest to okres wejścia w pewną ceremonię. Bo amanita jest enteogenem, amanita jest grzybem świętym i oczywiście wszystko to, co mówimy chemicznie o niej, i o jej działaniu chemicznym na nasz organizm jest bardzo ważne, ale pamiętajmy też o tym, że jest taki moment, zresztą o którym ja powiem dzisiaj, gdzie naukowcy, biochemicy czy mykolodzy również wobec działania tego grzyba na nasz organizm są po prostu bezradni. Za horyzontem zdarzeń rozpościera się przestrzeń pewnej tajemnicy. Więc kiedy wchodzimy w czas suplementacji amanitą, wchodzimy w czas ceremonii. Ceremonii, która jest mocno rozciągnięta w czasie i która bardzo prawdopodobne, że będzie rozgrywała się w waszym życiu, obok waszego życia, ale będzie też to życie zasilać. Będzie też to życie zasilać pewnymi wglądami, umiejętnością spojrzenia w nieco innym świetle na własne problemy. Działalność amanity podczas tej ceremonii jest taką działalnością dysocjacyjną. My już używaliśmy tego słowa, jeśli chodzi o, kiedy chodziło o suli, to jest dokładnie tak samo. Ten grzybek będzie kawalątek po kawałku, kawałek po kawałku rozrywał nasze schematy myślowe, nasze struktury. Będzie prowadził nas do różnych miejsc, będzie pokazywał nam to, że właściwie w jakimś sensie nasze życie jest, jeśli się dobrze mu przypatrzymy, jednym wielkim ustawieniem. Oglądając swoje życie, możemy, oglądając poziom relacji, które jesteśmy w stanie stworzyć, możemy dowiedzieć się, kim tak naprawdę jesteśmy, przepraszam. Tak, i tego amanitka będzie nas uczyć. Amanitka będzie nas uczyć również tego, czy będzie prowokować do tego, żeby centrum zarządzania naszym życiem przenieść może trochę bardziej w stronę serca, bo wszystko to, co pochodzi z głowy, prędzej czy później doprowadzi nas do cierpienia. Dlaczego? Dlatego, że te wszystkie pomysły naszej głowy związane z naszym życiem, związane są tak naprawdę z ambicjami, z niekontrolowanym rozrostem, z potrzebą tego, żeby czegoś nieustannie w naszym życiu było więcej. To są wszystko pożyteczne rzeczy. Niemniej jednak trzeba mieć je pod kontrolą naszego serca. Jeśli jeszcze nigdy nie spożywaliście amanity, to pamiętajcie, że ten dzień, kiedy spożyjecie ją po raz pierwszy, będzie takim dniem bardzo ważnym w waszym życiu, bo zmierzycie się z czymś,
co kolektywnie jest uznane za śmiertelnie trujące, niebezpieczne dla was, więc będziecie musieli również pokonać coś w swojej głowie. To jest przeżycie, które może być przeżyciem ekscytującym, zwłaszcza, że będziecie już wiedzieć na tyle dużo, że będziecie wiedzieć, że jest to całkowicie bezpieczne, dla was pożyteczne i dobre. Pamiętajcie jednak tak z trzeciej strony też o tym, że każdy organizm jest zupełnie inny i że w tej ceremonii, która będzie się rozgrywać w waszym życiu dzięki amanitkom, to wy musicie być szamanami i będziecie szamanami, to wy będziecie siebie leczyć, to wy będziecie siebie zmieniać przy pomocy i pod opieką naszego świętego grzybka. Kiedy rozpoczniecie suplementację, warto jest znaleźć jakiś taki czas w ciągu swojego dnia, żeby z tego przyjęcia też zrobić jakiś rodzaj delikatnej, drobnej ceremonii. To jest bardzo ważne. Nie chodzi tu o jakieś wielkie czary mary, ale chodzi o to, żeby żeby w momencie, kiedy takiego grzybka spożywamy, grzybka, który ma moc, tak jak powiedziałem, przenoszenia naszej intencji i naszego nastawienia w głąb naszego układu nerwowego, dlatego, że muscymol w połączeniu z wodą, o czym dzisiaj też jeszcze powiem i wytłumaczę, jak to działa, ma zdolność przenoszenia informacji w pobliże naszych bardzo ważnych receptorów. Więc dobrze jest, żebyśmy spożywali go w atmosferze dziękczynienia, w atmosferze miłości, żebyśmy przy całym tym bałaganie, który częstokroć dzieje się w naszym życiu czy w ciągu dnia, znaleźli sobie taką minutkę na to, żeby zejść do przestrzeni serca, usiąść tam sobie, pobyć przez chwilkę z nią, nasycić, zwłaszcza ten moment, kiedy spożywamy tego grzybka, jest bardzo ważny, bo on wtedy nasiąka właśnie naszą intencją. No dobrze, brzmi to wszystko troszkę magicznie. Wiem, że przyzwyczaiłem was do różnych tutaj chemicznych, kategorycznych sformułowań, ale ten grzybek jest grzybkiem magicznym. Chemicy i neurolodzy, czy neurobiochemicy, czy mykolodzy, którzy badali tego grzyba, oczywiście doszli do tego, że muscymol tam zawarty, ale nie tylko, bo również muskaryna, o której nie mówiłem, ale będę mówił o niej w części dla średnio zaawansowanych, bo to jest niezwykła substancja, niezwykła po prostu. O tym, że jest niezwykła, niech świadczy fakt, że my w swoim ciele posiadamy receptory właśnie muskarynowe. Są to bardzo ważne receptory. Muskaryna nazywana jest parasympatykomimetykiem, czyli taką substancją, która odpowiedzialna jest za poziom acetylocholiny w naszym organizmie i w naszym mózgu. Wszystkie zaburzenia związane z acetylocholiną to są zaburzenia, które prowadzą na przykład wprost do choroby, do Alzheimera czy innych takich bardzo nieprzyjemnych chorób neurologicznych, i muskaryna na te receptory wpływa i z tymi receptorami działa. Także to jest naprawdę, ten grzyb zawiera w sobie kompozycję niezwykłych substancji. Oczywiście, że wszystkie te substancje, które zawiera grzyb, jeśli
jeśli podawane są w bardzo wielkich ilościach, no to one wykazują właściwości trujące. Niemniej jednak w odpowiednich dawkach, podane w odpowiedni sposób, według odpowiedniego protokołu, będą czynić w naszym organizmie bardzo dużo dobra. Co do tego nie ma, moi drodzy, żadnej wątpliwości, gdyż sprawdzone jest to przez wiele, wiele tysięcy lat praktyki, wiele milionów, setek milionów ludzi, którzy dzięki temu grzybkowi się leczyli, przedłużali swoje życie, wyprowadzali się z bardzo ciężkich depresji, nerwic, różnorakich chorób. I dlatego tego grzyba nazywali czasem Bogiem, bo kiedyś wszystko było prostsze. Jeżeli coś działało, jeżeli coś dawało mi szczęście, jeżeli coś dawało mi spokój, jeżeli coś otwierało we mnie potencjał duchowy, to niewątpliwie musiało to mieć jakiś związek z Bogiem. Jeżeli za tym czymś stała również, a stoi za tym grzybkiem pewien duch, czy pewna inteligentna siła, która działa, no to już jest o krok od tego, żeby tę siłę spersonalizować. Wiedzą o tym wszyscy, którzy uczestniczyli w ceremoniach ayahuaski i nie mają wątpliwości, że ceremonia ta jest skrojona dokładnie pod człowieka i że za całym chemicznym procesem, który niewątpliwie odbywa się w naszym organizmie, no jest ukryta pewna, czy działa pewna siła, której nie możemy odebrać inteligencji, i nie możemy odebrać dobrej woli, i nie możemy odebrać tego, że wszystko to, co się dzieje, dzieje się z miłości do nas, bo każdy to czuje, nawet jeżeli te przeżycia są czasem trudne. Spośród różnych enteogenów, które są nam znane, tak naprawdę amanitka jest enteogenem idealnym, jeśli chodzi o suplementację regularną, czyli tak zwany mikrodosing. W zasadzie powiem wam szczerze, że moim zdaniem żaden ze znanych mi innych enteogenów się do tego nie nadaje. Psylocybina, no niby tak, może w jakichś mikrodawkach, niemniej jednak psylocybina obciąża, i to dość znacznie, nasz układ serotoninowy. Do tego, żeby działać, potrzebuje serotoniny, powoduje szybki wzrost tolerancji w związku z tym na jej działanie. I dłuższe jej używanie może powodować pewne zakłócenia w tej gospodarce serotoninowej, co może dać nieprzyjemne rezultaty. Konopie indyjskie, no też nie. Z konopiami jest jeszcze inny problem, bo tak naprawdę lecznicze są tylko i wyłącznie te szczepy, które mają zbilansowany poziom THC i CBD. CBD osłabia psychoaktywne działanie THC, w związku z czym większość odmian, które jest na rynku, są to odmiany modyfikowane genetycznie, w których sztucznie, no za pomocą różnego rodzaju krzyżówek genetycznych, podwyższane jest THC. Taka marihuana do celów rekreacyjnych może się nadaje, natomiast do leczenia nie. Zresztą o marihuanie nie wolno nam rozmawiać, gdyż jest substancją bardzo dla nas niebezpieczną. W rozumieniu prawnym oczywiście. Ale o amanitce póki co rozmawiać możemy, więc rozmawiam. No a ayahuaska w mikrodozingu też niespecjalnie się sprawdza. Z różnych względów. Myślę, że mogłoby to
zakończyć się samobójstwem, bo ayahuasca jest to takie głębokie tyranie niekiedy i zmierzenie się ze sobą niekiedy w obszarze naprawdę takiej ciemności zepchniętej w głąb naszej podświadomości, z którą prędzej czy później zmierzyć się trzeba. Amanitka ma w sobie dużo więcej łagodności. Amanitka jest uśmiechnięta. Amanitka jest radosna i lekka. I w takim naszym codziennym kontakcie z nią jest w zasadzie w żaden sposób stara się nie zakłócać naszego normalnego życia, naszego funkcjonowania, nie powoduje żadnego otępienia, żadnego przytępienia, żadnej abnegacji. Co powodować może, tu jeszcze wrócę na chwilę do tego mikrodozingu i do konopi indyjskich, co powodują konopie, bo jednak konopie często używane bardzo obciążają nasz układ energetyczny, zamulają nas w pewien sposób i jeżeli ktoś ma taki pomysł, że używa konopi więcej, może w celach medycznych, czy w celach przeciwbólowych, to bezwzględnie powinien sobie robić przerwy, zwłaszcza, że organizm pod wpływem przyjmowania konopi, a THC jest analogiem anandamidu w naszym organizmie, również w pewien sposób rozleniwia się, jeśli chodzi o produkcję tego anandamidu samodzielną, a on jest nam bardzo potrzebny. Moi drodzy, będziemy dzisiaj robić ambrozję, z czego się bardzo, bardzo cieszę. I będziemy przy okazji robienia tej ambrozji rozmawiać sobie troszkę o wodzie. Ambrozja. Ambrozja to nie jest dokładnie to, co sama, ale o ambrozji też napisano wiele wierszy, wiele hymnów. Rigveda poświęca somie, czyli też ekstraktowi z muchomora, ale mieszanemu z mlekiem, miodem i odpowiednio przyprawionemu. Podejrzewa się, że również przefermentowanemu. My w części dla średnio zaawansowanych też będziemy robić ambrozję. To jest bardzo ciekawy napój. Na razie, znaczy będziemy robić somę, przynajmniej będziemy próbowali odtworzyć ją z tych starożytnych przepisów, bo oczywiście kiedyś wszystko zapisywano metaforami, to były wszystko rzeczy takie tajemne. Dosyć był pewien krąg osób wtajemniczonych, ale my, jeśli chodzi o amanitkę, dość dużo już dzisiaj wiemy, jak była używana, jak była stosowana, w jakich proporcjach, i staramy się te wszystkie przepisy. Cześć, Antosiu. Tata. Hej, hej. Nie chciałam ci przeszkadzać. Ale przeszkodziłeś i co? Ale ja to nagrywam, synusiu. Okej. Okay. No. A mogę telefon? Mój? Nie, bo tu gra muzyczka, nie? Okay. Z tego telefonu. To wytnij to. Weź sobie swój. Okej. Okay. Tak, więc my będziemy robić ambrozję. Ambrozję, która jest cudownym napojem. Ambrozję, która po pierwsze na ten bardzo niespokojny czas, który teraz nadchodzi, na ten czas, nazwijmy to, takiego głębokiego zanurzenia, będzie działać w naszym życiu jak lekarstwo, będzie rozświetlać nasze myśli, będzie nas regenerować, będzie dawać nam radość życia, będzie tonizować, nawadniać nasz organizm. Można ją dość bezkarnie pić, nawet w ilościach 2-3 szklanek dziennie, dlatego że nie powoduje żadnych
zaburzeń psychomotorycznych, takich, które uniemożliwiałyby, nie wiem, prowadzenie samochodu, czy nawet ciężką intelektualną pracę, to absolutnie nie. Aczkolwiek ze względu na to, że działanie ma, wypicie szklanki, takiej ambrozji, działanie ma zbliżone w pewnych swoich aspektach do wypicia kieliszeczka dobrego wina, raczej poleca się tę ambrozję, aby wypijać ją sobie po południu, już w czasie relaksu, ciesząc się wszystkimi zdrowotnymi właściwościami amanity. Ambrozja umili nam czas oczekiwania na naszą pierwszą suplementację, która, jak powtarzam, może dojść do skutku wtedy, kiedy już będziemy mieli grzybki dobrze zasuszone, bo o ile w ambrozji nie ma to aż takiego znaczenia, bo my tej substancji będziemy spożywać naprawdę śladowe ilości mocno rozwodnione wodą, o tyle w przypadku spożywania grzybków już znaczenie to ma, dlatego że te grzybki dopiero nam się kiszą, to tam zachodzi mnóstwo przemian, one zmieniają nieco też poziom swojej kwasowości, bardziej dostosowywują się do tego, żeby były lepiej przyjęte przez nasz organizm. W ogóle to jest bardzo ciekawe, bo ten grzybek jest wymyślony właściwie dla naszego organizmu. Jest jakby zbudowany pod nasz organizm, co jest bardzo ciekawe. Kwas ibotenowy, na przykład, moi drodzy, przechodzi w muscymol, czy kwas ibotenowy, który jest taki jakiś nielubiany bardzo, ale to jest bardzo porządna substancja. Właściwie żołądek jest takim miejscem idealnym do tego, żeby kwas ibotenowy przeszedł w całości w muscymol, jeżeli tylko stworzymy mu dobre warunki. Bo kwas ibotenowy ulega dekarboksylacji właściwie w dwóch przypadkach. W przypadku odwodnienia, czyli kiedy go suszymy, ale też w przypadku kontaktu z kwasem, czyli na przykład z kwasem żołądkowym. Jeżeli nawet byśmy zjedli takiego surowego grzyba, do czego nie zachęcam, aczkolwiek to też jest pewien mit, że my od razu będziemy nie wiadomo jak chorować, bo jeżeli się wcześniej nie najedliśmy, jeżeli mamy sprawną pompę protonową, czyli kwas solny się wydziela tak, jak powinien się wydzielać w odpowiedzi na białka, a my tutaj spożywamy białko. Jeżeli nie popijamy za bardzo tego grzybka niczym, to cały kwas ibotenowy w naszym żołądku przejdzie spokojnie w muscymol, bo dzieje się to dokładnie w takiej... Bo w żołądku panuje dokładnie taka temperatura, w jakiej taka reakcja może zajść i dokładnie taka kwasowość. Oczywiście problem zaczyna się wtedy, kiedy taki grzybek i z kwasem ibotenowym trafi do jelit, czyli na przykład będziemy mu przeszkadzać, jedząc coś, albo popijając, albo jesteśmy jakoś tam niezdrowi, bo wtedy ten kwas ibotenowy wtedy dopiero zaczyna trafiać do krwi i owszem, on się przemienia dalej w organizmie, w muscymol. Bardzo rzadko kwas ibotenowy dociera w takiej postaci do naszych receptorów, ale już ma dużo trudniej, może powodować zakwaszenie mięśni. W pewnych sytuacjach terapeutycznych wykorzystuje się również grzyby surowe, to tylko tyle Wam powiem, ale o tym nie będziemy rozmawiać w części dla początkujących, bo są to dość szczególne sytuacje terapeutyczne, ale tak owszem też można tak z tym grzybem w pewnych okolicznościach pracować. Znane mi przypadki śmiertelne, opisywane one są w literaturze, które miały miejsce po spożyciu dużej ilości takich grzybów.
Były to przypadki, kiedy ktoś chciał się otruć bardzo, poszedł do lasu, myślał, że to są te grzyby najbardziej trujące, zjadł z 10 owocników i nic by mu się nie stało, gdyby nie to, że lekarze w przypadku zatruć grzybowych, jako tych zatruć grzybowych, używają takiego protokołu związanego z podawaniem atropiny. A atropina, jeśli nie ma w organizmie naszym swojego antagonisty, z którym ma walczyć, to już tak bardzo upraszczam, ale tak jest, jest dla nas śmiertelną trucizną w większych ilościach, bo zaczyna zajmować receptory, te, które, na które tu działa również muskaryna. No i parę takich osób w historii atropiną zabito. Natomiast przypadków śmiertelnych związanych ze spożyciem tego grzyba ja przynajmniej nie znalazłem. Jeśli ktoś dobrze opisany medycznie przypadek taki znajdzie, niech się podzieli. Zazwyczaj było, zazwyczaj te grzybki jadły osoby, które chciały popełnić samobójstwo, jakież było ich zdziwienie, kiedy następnego dnia rano budzili się w szpitalu, dosyć wypoczęte, ale myślę, że z wieloma ciekawymi przemyśleniami dotyczącymi swojego życia. Dobra, przechodzimy, moi drodzy, do ambrozji. Przechodzimy do ambrozji. Co nam będzie potrzebne? Przede wszystkim woda. Ja używam wody takiej. To jest woda demineralizowana. Uważam, że jest ona najlepsza. Jest obojętna elektrycznie. Jest pozbawiona jakichkolwiek soli mineralnej. Jest gotowa do tego, żeby wszystkimi swoimi elektrycznymi mocami wchodzić w interakcję z muscymolem. Jest to woda trochę nieuporządkowana strukturalnie, tak jak ją kupujemy w takim baniaku, ale my zaraz sobie z tym poradzimy. Może być woda inna. Może być woda no najlepsza, w ogóle najlepsza ever, tylko ja nie mam dostępu tutaj do takiej wody. To jest to woda źródlana. To jest woda żywa, to jest woda już ustrukturyzowana, to jest woda, która niesie ze sobą informacje życia, jest znakomicie zaprogramowana przez Ziemię do tego, żeby leczyć, więc ona świetnie z amanitą nam współgra. Może być również w ostateczności woda wodociągowa, z dzbanka z filtrem węglowym, ale taką wodę wtedy trzeba koniecznie jeszcze troszeczkę polepszyć, dostrukturyzować. Może być również woda mineralna kupowana w sklepie, ale wtedy musi to być woda niskosodowa albo nisko zmineralizowana. Musi, dlatego że my będziemy używać tak mało tej substancji, że to woda musi przejąć na siebie jakby odpowiedzialność za cały proces leczniczy, który się w nas odbywa. W związku z tym musi być naprawdę fajnej jakości. Przyda nam się również słoiczek jakiś taki. Ja wziąłem taki, ale może on być mniejszy. Tak, wyleję tu resztki tego, co jest, bo myłem go. Wspaniale. Dobrze, jeśli słoiczek jest ciemny. Amanitka nie lubi za bardzo światła. Co my tam jeszcze mamy? Ocet. Ocet jabłkowy również nam się przyda, moi drodzy. No i oczywiście suszone grzybki. Grzybki wysuszone. Jak wysuszyć grzybki, to myślę, że wszyscy już wiemy. A jeśli nie wiemy, to wróćmy się do poprzednich części. Grzybki muszą być dobrze wysuszone. Złe suszenie grzybów, czyli suszenie grzybów w zbyt wysokiej temperaturze albo zbyt długo,
albo suszenie na słońcu może jeszcze tak, ale jeśli zakłócimy proces, i to się dzieje zresztą w naszym żołądku również, i dlatego nas czasem po surowych grzybach może mocno boleć brzuszek, i możemy mieć różne dziwne rzeczy mogą się z naszym układem nerwowym dziać, możemy się bardzo pocić, ale nie jest to też tak do końca sprawa kwasu ibotenowego, tylko sprawa zakłócenia pewnego procesu przechodzenia kwasu ibotenowego w muscymol. Bo jeżeli my ten proces zakłócimy, to wtedy kwas ibotenowy przechodzi w muskazon. Muskazon to jest taki odpad właściwie. Znaczy on może, jak jest go mniej, jakieś tam działanie ma, ale my zasadniczo nie powinniśmy do tego dopuszczać. Popatrzycie sobie na takim... Pokażę może właśnie w tym momencie taki wykres, w którym widzimy, że jeżeli temperatura suszenia grzyba jest wyższa niż 70 stopni, to my tego grzyba w zasadzie pieczemy już, a nie go suszymy, co się w piekarniku czasem zdarza, więc pamiętajcie, jeśli suszycie grzyby w piekarniku, to musi być włączony termoobieg albo musi być muszą być uchylone drzwiczki, bo wtedy ta wilgoć z tych grzybów, ona wychodzi i ten grzyb się właściwie w tej wodzie gotuje, a nie suszy. To nie jest dobre, to jest, bo wtedy kwas ibotenowy zaczyna przechodzić w muskazon. A tak jak powiedziałem w poprzednim odcinku, muskazon to jest Franca. To lepiej, żeby go było jak najmniej, więc tu ten proces suszenia... Muskazon rozpada się dość szybko i w procesie dosuszania, czyli w procesie curingowania, muskazon nam się trochę rozpada. Kwas ibotenowy spokojnie przechodzi sobie w muscymol dalej, ale warunek jest taki, że musi się to, już curingowanie to musi, no suszenie jeszcze może być na słońcu, ale curingowanie musi być, się odbywać w ciemności i najlepiej, żeby odbywało się w niskiej temperaturze, moi drodzy. Czyli optymalna temperatura dla curingowania i potem w ogóle dla wszystkich procesów związanych z obróbką amanity, to jest 4 stopnie. Dlatego kiedyś, w dawnych, dawnych czasach, szamani, czy jagi, czy tam żercy przygotowywali swoje grzyby do ceremonii tak, że w glinianych naczyniach opieczętowanych, zakopywali je w ziemi, bo te grzyby są wtedy fantastycznie programowane przez ziemię. Poza tym wszystkie te procesy kiszenia też przebiegają w tych temperaturach lepiej, o czym wiedziały nasze babcie, wrzucając na przykład ogórki do studni. Ale jeżeli macie jakieś takie stryszki, jakieś takie domy, gdzie jest trochę chłodniej, to curingujcie grzyby w niskiej temperaturze. Wtedy te wszystkie procesy przebiegają dokładnie tak, jak mają przebiegać. I oczywiście w ciemności, bo pod wpływem promieni ultrafioletowych powstaje więcej muskazonu w tych grzybkach niż powinno, co niekoniecznie jest dla nas dobre. Poza tym woda w temperaturze 4 stopni ma zupełnie inne właściwości. Idealnie rozpuszcza substancje. Dlatego pod ziemią panuje temperatura 4 stopni, bo w tych 4 stopniach woda jest znakomitym rozpuszczalnikiem. Oczywiście wiedzą wszyscy, którzy piją yerbę, że yerbę można zalać albo bardzo gorącą wodą, albo wodą lodowatą, czyli zimną, a najlepiej zalać ją wodą w temperaturze 4 stopni.
Woda wtedy ma inną gęstość, staje się biologicznie bardzo czynną substancją. Zupełnie inaczej niż na przykład woda, która ma temperaturę 37 stopni, która też działa inaczej i wtedy się staje jeszcze inną substancją. Woda jest w ogóle naprawdę czymś fenomenalnym. Jest jedną z największych zagadek tego świata, pomimo że jest tak powszechna i pomimo że mamy z nią cały czas do czynienia, myślę, że jeszcze bardzo wielu rzeczy o niej nie wiemy, bardzo wielu rzeczy się domyślamy i po prostu zwyczajnie jej nie doceniamy. Nie doceniamy na przykład tego, że woda ustrukturyzowana to jest zupełnie co innego niż woda nieustrukturyzowana. Ja takie doświadczenia zaczynam prowadzić, ale jest parę miejsc takich w Polsce, gdzie takie doświadczenia już się prowadzi. Rośliny podlewane wodą ustrukturyzowaną rosną o 30% szybciej, wina fermentują inaczej. Jeśli pijemy wodę ustrukturyzowaną, to toksyny z naszego organizmu są wypłukiwane, nalewki na wodzie ustrukturyzowanej zupełnie inaczej się robią, zupełnie inaczej smakują. To jest po prostu inna woda, ona ma skład chemiczny taki sam, ale już postać swoją elektryczną i zdolność do tworzenia tak zwanych wiązań wodorowych, a tworzenie wiązań wodorowych jest jedną z największych tajemnic wody, bo woda, mając zaczepione tutaj dwa atomy tlenu, dwa atomy wodoru potrafi asymetrycznie przenieść jedną cząstkę wodoru w stronę drugą i związać się jakby w to miejsce z trzecim atomem wodoru, tworząc tym samym sama ze sobą bardzo skomplikowane struktury, niemalże kryształowe. Kiedy my zamrozimy wodę, to my to wtedy jakby widzimy dokładnie, kiedy woda zostaje szybko zamrożona, no to, to widzimy jej kryształową strukturę, przecież ona spada w postaci finezyjnych, wspaniałych płatków, które, zwróćcie uwagę na to, jak będziecie oglądać zdjęcia, zawsze są sześciokątne, bo woda idealna ze względu na to, że rozwarcie kątów pomiędzy atomami wodoru i tlenu to jest 104,5 stopnia, więc idealna struktura wody to jest struktura heksagonalna, więc jak będziecie malować kiedyś płatki śniegu, jeśli chcecie namalować je zgodnie z całą wielką nauką wszechświata, to zawsze niech one mają 6 patyczków, odnóg, wierzchołków. Tak, także ta woda będzie nam potrzebna. Dobrze. Jakie proporcje, moi drodzy, i co jest nam potrzebne, żeby taką ambrozję zrobić? Do słoiczka nasypujemy suszonych grzybów. W zależności od tego, ile tej ambrozji chcemy zrobić, oczywiście my na razie robimy sam zaczyn, to jeszcze nie jest wino. To tyle jej nasypiemy. Zawsze sypiemy mniej więcej 1/3 naczynia, które będzie wypełnione wodą. Czyli jeżeli całe naczynie będziemy wypełniać wodą, to tu sypiemy 1/3, co też zrobię. Ambrozję zrobić jest bardzo prosto, moi drodzy. Tutaj troszeczkę poumiatamy. I taki słoik ambrozji, uwierzcie mi, że starczy nam. Taka ilość grzybków starczy nam na długie, długie tygodnie, bo taka ambrozja może stać. Dobrze. No, mamy mniej więcej 1/3. Tu podwyższanie ilości grzybów nie ma w zasadzie większego wpływu na moc.
Dobra. Zalewamy to wszystko, moi drodzy, wodą. Dobrą wodą. Ta woda demineralizowana, jak je spróbujecie, ona ma inny smak niż woda mineralna. My jesteśmy przyzwyczajeni bardziej do smaku kranówki, która też ma jeszcze w ogóle inny smak. Ta woda mineralizowana może wydawać Wam się trochę dziwna w smaku, ale szybko się do tego smaku przyzwyczajicie. My zalejemy sobie wodą. Moi drodzy, ja mam tutaj już wodę ustrukturyzowaną. Rozglądam się za wodę już ustrukturyzowaną. Ja ją strukturyzuję za pomocą takiego cudownego narzędzia. Jest to strukturyzator wody, w którym zamknięta jest woda wzorcowa, świetnie ustrukturyzowana. I jak mamy jakąkolwiek wodę, ponieważ woda oddziaływuje elektrycznie również na odległość, to wystarczy taką wodę na 15 sekund, 15-20 sekund na takim podstawku postawić i ona zmienia swoje właściwości, ona zmienia również swój smak i gwarantuję Wam, bo robiłem takie eksperymenty, że jeśli dam do spróbowania takiej wody, a potem takiej bezpośrednio z baniaka, bez strukturyzacji, to 8 osób na 10 rozpozna, że to jest inna woda, o troszeczkę innej konsystencji, innym smaku. Woda zresztą przez to, że jest cząsteczką, że jest bipolem strukturalnym, elektrycznym, to znakomicie reaguje na wszystkie pola elektromagnetyczne, ustawia się wobec tych pól. Ja korzystam z takiego termosa miedzianego, który przywiozłem z Indii. On też dodatkowo polepsza właściwości wody. Jeżeli będziecie mieli gdzieś okazję, to zaopatrzcie się w taki termos, bo wtedy będziecie mieli codziennie genialną wodę u siebie. Mało tego, wodę ze śladowymi ilościami miedzi, co też znakomicie wpływa na wszystkie procesy detoksykacyjne w naszym organizmie. Dobra, zalewamy. Okej. I to wszystko, moi drodzy. Na razie. Możemy to sobie troszkę pomóc tym grzybkom, żeby one tam się dobrze zamoczyły, bo one nam będą pływać. I to, co zalejemy, zakrywamy. I taki napój, i to wstawiamy na minimum 3 godziny. Minimum, ale wydaje mi się, że tak optymalnie to jest około 5 godzin do lodóweczki. Do lodóweczki, żeby wszystkie te substancje, które są rozpuszczalne w wodzie, a muscymol i to, co jest nam potrzebne, czyli zestaw innych związków, które tutaj są w wodzie doskonale rozpuszczalne, żeby to się wszystko rozpuściło. Od czasu do czasu, podczas tych 3 godzin, ja robię jeszcze coś takiego, że biorę albo widelec, albo łyżkę i tak, teraz Wam nie pokażę, ale tak międrolę. Dlaczego? Dlatego, że pomiędzy tymi blaszkami i w strukturze grzyba ukryty jest taki cukier, mannitol, to jest cukier drzewny, który bardzo pomaga muscymolowi w jego wielkiej, wspaniałej podróży przez nasz organizm. A on jest nie aż tak prosto w wodzie rozpuszczalny, więc troszeczkę mu trzeba pomóc i trochę go trzeba z tych grzybów powyciskać. Jak poczytacie sobie
Wedy, to zobaczycie, że we wszystkich opisach przyrządzania somy właśnie ten element wyciskania grzybów był bardzo, bardzo, bardzo istotny. Ok, to już mamy przygotowane. Tu napełnimy sobie nasz czajniczek wodą. Bo zaraz ta woda będzie nam przydatna. Moi drodzy, kiedy zajrzymy na Wikipedię, wpiszemy muscymol, to okaże się, że tak naprawdę sama cząsteczka muscymolu występuje w dwóch różnych postaciach. Ten sam związek w dwóch postaciach. To jest trochę dziwne niby, ale ja już mówiłem, że to jest taka cząstka w ogóle dziwna. Aha, ja jeszcze bym tutaj zrobił jedną rzecz. Wy tego nie musicie robić, ale... Tak, to jest biała szałwia. Ja jeszcze lubię ją. Oczyścić troszkę też energetykę tych grzybków. O, może się nam zresztą tutaj ta szałwia jeszcze popalić chwilkę. Jeszcze jedna ważna rzecz. Od tego właśnie mamy wlewamy na taką ilość, którą ja mam tutaj, co to jest litrowy słoik. Na litrowy słoik wlewamy jedną dużą łyżeczkę kwasu, nie kwasu, znaczy to jest kwas, ale to jest octu. Octu jabłkowego. Ja mam jabłkowy. Octu jabłkowego. I ten ocet jabłkowy, on pomoże nam, po pierwsze, w stabilizacji całego tego wina, bo ono dosyć długo będzie stać, bo my go będziemy bardzo powoli wykorzystywać. To po pierwsze. Po drugie, resztki kwasu ibotenowego w kontakcie z tym octem, tak samo jak w żołądku, będą powoli przechodzić też w muscymol. Pomożemy po prostu kwasowi ibotynowemu, żeby dokonał w naszym słoiczku tej cudownej przemiany. Dobra. Zakwasiliśmy to, wstawiamy to do lodóweczki i czekamy 5 godzin. Wspaniale. Ale my tutaj mamy już taką przygotowaną. Dobrze, minęło te 5 godzin, ja tu mam akurat końcóweczkę taką, wyciągamy nasze winko. I teraz uwaga, bardzo ważna rzecz. Moi drodzy, tego, co tu powstanie, nigdy samego nie pijemy. To się nie nadaje do picia. Ja wiem, że to niektórzy piją, uważają, że to jest wino. To nie. Nigdzie w żadnej kulturze starożytnej i dawnej takiego wina nie piło się samego. Zawsze był wręcz nakaz rozrabiania tego z wodą. W tym słoiku muscymol jest jeszcze w postaci bardzo słabo przyswajalnej przez nasz organizm. Bardzo słabo, to po pierwsze. Tu jest rozpuszczone zbyt dużo soli mineralnych, też z tego grzyba, żeby to mogło zadziałać. Poza tym to jest niedobre. Poza tym to jest nagromadzenie różnych innych substancji. Tych grzybów, jak widzicie, tu jest dużo. Dość dużo. No, nagromadzenie różnych innych substancji, których nie powinniśmy przyjmować w takim stężeniu, jest tu za duże. W dawnych kulturach
mówię tu o kulturach starożytnych, ale stan ten trwał do któregoś tam wieku naszej ery. Wszystkie wina to były wina robione w tak w otwartych kadziach. To była otwarta fermentacja. W związku z tym takie wino nie znano jeszcze, nie wymyślono jeszcze fermentacji beztlenowej. W związku z tym takie wina po pierwsze dopracowywały tylko do 6%, po drugie bardzo szybko przechodziły, kwasiły się, przechodziły w kwas octowy. Były zasadniczo ohydne, ale były świetnym podkładem do różnego rodzaju maczanek, więc starożytne wina to były maczanki. To były maczanki różnego rodzaju ziół. Od anyżu przez rutę stepową, amanitę, najróżniejsze rzeczy. Mówiono, że ktoś, kto pije samo wino, to w tego kogoś wstępuje zły duch. Był obowiązek łamania wina wodą. Największa księga, najwspanialsza, którą znamy, która mówi, w którym zakodowana jest pewna prawda amanitowa, czy droga amanitowa, mówię tu o Piśmie Świętym Nowego Testamentu, mówi wyraźnie: jedzcie moje ciało i pijcie moją krew, ale tak jak Jezus umiera na krzyżu, krew to jest zawsze wino i woda. Zawsze wino i woda. Nigdy samo wino. To, co powstało tutaj, z litra można otrzymać 600 litrów wina, ambrozji, czy jak to zwał. To jest jedna z najprostszych ambrozji na samej wodzie. Ja znam, mówiąc szczerze, 4 takie przepisy. One się różnią mocą i różnią zastosowaniem. Ta jest najdelikatniejsza, najczystsza, najprostsza, taka do użytku codziennego. Ale też, moi drodzy, zadaję tu sobie troszkę kłam. To jest coś, co możemy wykorzystać. W tym jest możliwość rekreacyjnego wykorzystania amanity. Kiedy Jezus przyszedł na wesele w Kanie Galilejskiej i Matka Boża poprosiła Go o to, żeby coś poradził na to, że weselnicy nie mają wina, a chcą się bawić, najpierw się żachnął, powiedział: czy ja jestem od tego? Ja jestem od leczenia ludzi. Ja przyszedłem do chorych, a nie do tych, co się dobrze mają. No ale może jednak byś coś zrobił. Dobrze, niech przyniosą mi 6 stągwi, czyli 600 litrów wody, w tym też jest pewien przepis. Więc obiektywnie rzecz biorąc, można to w pewnych okolicznościach rozrobić w stosunku 1 do 600. My to będziemy robić w stosunku 1 do 300. Ale można też 1 do 600, ale my będziemy robić 1 do 300, bo wtedy trzeba troszkę więcej grzybów wziąć, ale więc tego nigdy, tego nie pijemy, to jest niezdrowe w takim stężeniu, jak jest. To są błędy, które niestety się z amanitą popełnia, ale one się zawsze potem mszczą. I stratą materiału, i złym samopoczuciem, i nie. Dobrze. Mamy więc tutaj już gotową taką, ja mam resztki tego wina. Przed rozlewaniem dobrze jest to, tak jak powiedziałem, trochę wymemlać, wycisnąć. Dobrze. I teraz do szklaneczki. Ta szklaneczka ma około 300 ml. To jest taka duża szklanka. W zasadzie może nawet i więcej. Ale ja do niej nalewam 2 łyżeczki tego winka. Nie więcej. Więcej to nic nie da. Naprawdę nic nie da.
To jest optymalna dawka, uwierzcie w to. Tu nie chodzi o ilość, tu chodzi o jakość. Proszę bardzo. Zalewamy to wodą, przygotowaną wspaniałą wodą. I teraz ważny element, moi drodzy. To połączyło nam się z wodą. Muscymol, który jest jeszcze tutaj, w tej pierwszej postaci, spójrzcie sobie w Wikipedii, tam są dwie postacie muscymolu. Jedna jest obojętna elektrycznie, a druga to jest postać tak zwana cwiterionowa, czyli elektryczna, bo dzieje się coś takiego, że atom wodoru przeskakuje z jednego miejsca do drugiego, ale on nie przeskakuje. To woda wykorzystuje swoją właściwość do tworzenia wiązań wodorowych, przesuwa i jeden swój wodór w stronę wiązania aminowego i łączy się, jakby współdzieli drugi wodór z muscymolem. Wchodząc w trwałą korelację, dopiero w takiej postaci całe lekarstwo, które tutaj jest, zaczyna być w pełni przyswajalne przez nasz organizm i dopiero w takiej postaci woda jest w stanie podprowadzić to i przeprowadzić przez nasz organizm, o ile, tak jak powiedziałem w poprzednim odcinku, nie jest on nadmiernie zasolony, ale jeżeli jest nadmiernie zasolony, to zajmie się spędzaniem z naszego organizmu nadmiarów soli, będziemy dużo sikać, więc też będzie swoją dobrą robotę robił, na pewno to poczujecie. Ważny moment teraz, żeby te wiązania, żeby lepiej trochę tę wodę ustrukturyzować, to znaczy, żeby on mógł się ten muscymol lepiej połączyć z wodą, to my wiemy, że najlepsza strukturalnie woda jest głęboko pod wodospadami i że poprzez tarcie możemy pomóc tym wiązaniom poprzez tarcie. Trzeba tę wodę chwilunkę poprzelewać. Świetnie. Jak już poprzelewaliśmy, trzeba ją teraz przystawić do swojego serduszka. Dlatego, że nasze serduszko jest potężnym nadajnikiem elektromagnetycznym. Jeżeli jesteśmy w stanie łaski, czyli jeżeli potrafimy wejść w to swoje pole serca przez chwilę, to elektryka naszego serca, pole elektryczne wytwarzane przez nasze serce zaczyna być polem fraktalnym, czyli niosącym życie. Ono wtedy zaczyna mieć taki kształt toroidalny. Dlatego rośliny, do których mówimy i które kochamy, rosną szybciej, lepiej. Dobra, nasyciliśmy ten płyn swoją intencją. Zrobiliśmy już wszystko, co mogliśmy zrobić. Moi drodzy, to jest wspaniałe. To jest po prostu wspaniałe. Zmienia się wskutek działania muscymolu i różnego rodzaju niezwykłych reakcji chemiczno-elektrycznych, które zachodzą. W tym zmienia się, nie wiem czy wy to zobaczycie, ale zmienia się konsystencja tej wody. Ona zaczyna być taka jakby lekko śluzowata, wy to poczujecie. Ona staje się bardzo
bardzo dobra dla naszego organizmu, bardzo łatwo wchłanialna. Można, jeżeli pijemy to malutkimi łyczkami. Naprawdę można mieć wrażenie, że to jest ambrozja. Smakuje to w zasadzie jak woda, ma to leciusień, no trudny do zidentyfikowania smak. Można wrzucić sobie do tego plasterek cytryny. Można. Można wrzucić sobie, o, ja wrzucam na przykład, można wrzucić sobie trochę miętki. Ja tę miętkę tutaj mam po to, żeby pokazać Wam też taki sposób szybkiego ustrukturyzowania wody, nawet jak nie mamy strukturyzatora. Dobrze jest wziąć trawkę, roślinkę. Po zerwaniu ona, ta roślinka przez 15-20 minut, ta woda zawarta w niej ma genialną strukturę. Potem te struktury zaczynają się rozpadać. Ta roślinka tu leży dłużej, więc ona już nie będzie miała takiej mocy, żeby nam zmienić tę wodę. Dlatego tak ważne jest, słuchajcie, jedzenie rzeczy świeżych prosto z krzaka, jedzenie owoców z krzaka, szybkie jedzenie, to jest dostarczanie swojemu organizmowi pełnych enzymów kompletnych, ale też świetnej wody. Taką miętkę możemy sobie wrzucić i taki napój możemy sobie wieczorkiem czy popołudniem popijać, zamiast drineczka, moi drodzy. Bo drineczek zawsze będzie szperał po naszej wątrobie, stłuszczał ją. Chociaż jak ktoś lubi dobre winko, naprawdę z dobrej winnicy, czy piwo nawet zrobione samemu, tak, oczywiście to są fajne rzeczy. Ale my teraz jesteśmy w fazie detox, my powinniśmy raczej unikać toksykacji naszego organizmu, zwłaszcza toksykacji alkoholowej. Natomiast to jest, moi drodzy, samo zdrowie. Przekonacie się, jeśli zrobicie sobie po raz pierwszy swoją ambrozję, do czego raczej nie mogę Was do tego zachęcać, żeby nikt mi nie zarzucił, że tutaj zachęcam ludzi do jedzenia humorów. Nie zachęcam, bo opowiadam tylko o swoim, że tak powiem, doświadczeniu. Jest to napój absolutnie bezpieczny, pozytywny, pozwalający nam troszkę głębiej i fajniej oddychać. Dobry, o fajnej, ciekawej konsystencji. Ciekawym, takim lekko chlebowym smaku. Można wrzucić sobie do tego troszkę imbiru. Jak to lubi, musicie pokombinować. Nie zmieniajcie proporcji i w tym, co powiedziałem, nie zmieniajcie za dużo. Dlatego, że dodanie większej ilości grzybów nie spowoduje, że ten napój będzie mocniejszy. Jeżeli stężenie soli będzie tu zbyt duże, to on już tak nie będzie się łączył dobrze z moscymolem, więc my go chemicznie będziemy mieli więcej, ale jego możliwość zadziałania będzie mniejsza. Woda działa tutaj jak wielki rezonator, jak wielkie takie pudło rezonansowe przystawione do muscymolu i przenosi jakby ten ślad energetyczny. Poza tym umożliwia, ponieważ się poprzez wiązanie wodorowe łączy z nim, umożliwia mu wejście w głąb nas. I teraz, moi drodzy, zachodzi taki proces, który jest procesem dla wszystkich bardzo tajemniczym. Bo my wiemy, jak to wszystko działa. Wiemy, jak muscymol działa na receptory. Wiemy, jak muskaryna działa na receptory. No, wszystko wiemy. Tylko te receptory rozsiane są w całym ciele. Właściwie na każdej jednej komórce nerwowej jest taki receptor. Większość substancji działa tak, że działa tylko na określone receptory i my możemy wtedy stworzyć jej schemat neurologiczny.
czy zadziałania neurologicznego, albo działa tak jak alkohol, kompletnie nieselektywnie. Czyli jakbyśmy sobie wyobrazili pianistę, klawisze to są receptory, no to alkohol to jest bum, 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 to jest bezładne walenie w te klawisze, aż do całkowitego ich rozstrojenia. Natomiast i możecie o tym poczytać też w tym artykule, który zamieszczam, ale w bardzo wielu poważnych badaniach nad tą substancją właściwie przewija się jedna konotacja, że muscymol w naszym organizmie, wspierany oczywiście innymi substancjami, działa tak, jakby działał według pewnej instrukcji. Ta instrukcja jest w zasadzie inna dla każdego człowieka. Mało tego, w kontakcie z nim on się tak jakby uczy trochę nas. Jakby wiedział, co jest nam potrzebne, bo na zupełnie inne receptory musi zadziałać, kiedy stabilizuje pracę trzustki. Na zupełnie inne receptory musi zadziałać, kiedy będzie stabilizował chemię naszego umysłu. Na zupełnie inne receptory musi zadziałać, kiedy będzie odprowadzał nadmiary wody z naszych stawów i leczył nasze różne reumatyzmy. Tak, działa według pewnej instrukcji, ale nikt nie wie, gdzie on te instrukcje przechowuje. Chemicznie jest to niewytłumaczalne. Oczywiście dla nas, ludzi serca, jest to wytłumaczalne, bo my wiemy, że ta roślina ma swojego ducha. Bardzo potężnego ducha. Możemy to nazwać duchem, możemy to nazwać współcześnie polem informacyjnym pewnym. I kiedy się z nim zaprzyjaźnimy, z tym duchem, kiedy on nas pozna, to on naprawdę będzie dokonywał w naszym życiu cudów. Tak jak dokonywał cudów przez tysiące lat. Bo to nie jest nic, co ja teraz wymyślam, żeby była jasność. To nie jest nic, co się zrodziło w mojej głowie. Literatury i opisów dotyczących tego, czym Amanita była dla naszych dziadów, pradziadów, prapradziadów, jest mnóstwo. No, potem tak się stało, że na rynku, nazwijmy to brzydko, usług duchowych pojawił się monopolista, wobec czego trzeba było wszystkie inne źródełka pozamykać albo sprytnie przejąć, albo zapieczętować je strachem, żeby ludziom nie przyszło do głowy, że boskość i możliwość obcowania z czymś, co nazywamy Bogiem, jest dostępna każdemu bez ograniczeń. I kluczyki do tego są w nas. No a tu pojawił się na tym rynku pewnego rodzaju pośrednik. I mówię to oczywiście szanując bardzo, bardzo Kościół katolicki, gdyż naprawdę wiele w życiu mu zawdzięczam. No niemniej jednak historycznie, no nie da się pewnym faktom zaprzeczyć. Uważam, że ta sytuacja nie jest sytuacją za dobrą, to znaczy sytuacja takiego zakłamania amanitki nie jest dobrą sytuacją, bo to jest coś, co zostało dane człowiekowi, to jest co zostało mu podarowane, jest naszym prawem, żeby z tego korzystać bezpiecznie, odpowiedzialnie, mądrze, żeby się za pomocą tego cudownego grzybka leczyć. I uczyć.
Słuchajcie, moi drodzy, zrobiliśmy dzisiaj ambrozję. Ja już się nagadałem co niemiara. Dzisiaj wydaje mi się, że fajny odcineczek. Jeżeli coś mi się przypomni, to jeszcze może dogram. Na razie piję wasze zdrowie. Wspaniały napój, który najlepiej smakuje, jak pije go się wolniutko, popijając łyczek za łyczkiem. Tak. Wchodzimy teraz, moi drodzy, w trudny, ale piękny czas. Taki czas, który niech prowokuje nas do troszeczkę większego przyjrzenia się nie tylko sobie, ale też na przykładzie amanity, przyjrzenia się temu, jaki obraz świata próbuje nam się wykreować za pomocą mediów, jak próbuje się nas zaprogramować za pomocą różnego rodzaju programów, bo do tego one służą, telewizorów. Dużo w tym jest kłamstwa. Myślę, że celowego, które próbuje nam odebrać naszą pamięć o nas. I tym samym bardzo nas osłabić. Bo wtedy prościej jest nami zarządzać. A to jest troską rządzących od jakiegoś czasu, jak skutecznie nami zarządzać. To jest oczywiście ważne, ale nie może się odbywać bez poszanowania naszych podstawowych praw, naszej godności. Po prostu nie może, więc ratujmy się póki co, jak umiemy. Amanitka bardzo nam w tym pomoże. Ambrozja bardzo nam w tym pomoże. Życzę wam pięknego dnia, bo pewnie te życzenia się spełnią. Życzę wam również pięknej nocy, jeśli kładziecie się spać. Do zobaczenia. E viva la manita. Słuchajcie, suplemencik mały, jak zwykle. Ważna rzecz, zapamiętajcie. To zresztą przenikło również do rytuałów mszy świętej. Tam się zawsze dolewa wodę do wina. Zawsze wino z wodą. To po pierwsze. Po drugie, pamiętajcie, że wy jesteście, każdy z was jest szamanem i niech się staje szamanem w swoim życiu i dla swoich bliskich. Noski do góry, wspierajcie się w tym wzajemnie, w tym czasie głębokiego zanurzenia. Bądźcie coraz bliżej siebie. To ważne. Trzymajcie się, noski do góry. Idziemy po swoje.